Dzień dobry, witam się po raz kolejny. Mam tutaj przede mną jakieś około kilograma takiego tłuściejszego mięska. Będę to mięso kroiła w kostkę, do garnka. Kostkę sobie możecie ustalić jaką chcecie, większą, mniejszą. Będę dzisiaj z tego mięska gotowała mięsny sos. Jeszcze nie wiem, czy z kaszą gryczaną, czy z ryżem. Ale jak widzicie, taką kostkę sobie mniej więcej pokroję. Wiadomo, że mięsko po ugotowaniu ono swoją objętość zmniejszy, skurczy się. I tutaj do garnka będę dawała od razu, może wrzucę kilka ziaren ziela angielskiego, kilka listków laurowych, oczywiście lekko osolę sobie to. Pozostałe mięsko też tak samo będę kroiła, nie ma po prostu Państwu co przedłużać. Widzimy się, jak już mięsko będzie pokrojone. I mięsko już mam pokrojone, jak widzieliście, w taką kostkę. Dodaję teraz jeszcze ze dwie szczypty soli. Później ewentualnie sobie będę dosalała. I zalewam wodą, tak żeby to mięsko było przykryte, ale też nie za dużo, jakby się wygotowywało w czasie gotowania, zawsze można dolać. Chodzi nam, żeby było troszkę tego płynu, ale też tego płynu nie za dużo. I teraz muszę to ugotować do miękkości, a potem pokażę, jak ja będę robiła sos na bazie tego mięsa. I pora przystąpić do dalszego etapu robienia sosu. Mięsko już jest prawie mięciutkie. Tutaj dorzucę do tego mięska, mało soliłam, bo tutaj będę dodawała słone rzeczy, dwie kostki rosołowe, drobiowe, u mnie możecie dać też inne kostki rosołowe. Przyprawa do mięsa, u mnie już się prawie kończy, taka niepełna łyżka. Dużo przypraw, powiem Wam. I oczywiście coś a la kucharek, przyprawa, mam łyżkę. Kucharek właśnie jest z tego względu, że jest słony, to też dużo nie soliłam. Papryka słodka, takie dwie dobre szczypty. Oczywiście papryka ostra, dla pikantności. Mam taką dobrą szczyptę. Swoje roboty. Papryka mielona. Tutaj troszkę pieprzu. Później sobie, wiadomo, smak można doprawić wedle uznania. Tutaj akurat zioła prowansalskie. Mieszajmy. U mnie warzywa te ze słoiczka. Oczywiście to wszystko jeszcze trzeba będzie zagotować. Na razie dam. Jest to też lekko solone i kwaskowate. Dwie łyżki, zobaczymy, czy trzeba będzie więcej. Już jak widać, nabiera ładnego koloru. Będę robić do tego sosu zasmażkę. Tutaj jeszcze dodam, mam, nie dawałam cebuli, mam tutaj
mrożonego pora. Możecie oczywiście dać świeżego, bo ja miałam dużo, to dam mrożonego i tutaj mam mrożony koperek, też dam troszkę koperku. I to wszystko za chwilę zagotuję, posprzątam te przyprawy, jakoś was po prostu przestawię i będziemy robić zasmażkę do sosu. Ogarnę troszkę tutaj ten temat. Wiadomo, przygotowaniu się robi trochę bałagan, czyli ja wędruję z tym do zagotowania i przestawię telefon bliżej kuchenki i będziemy robić zasmażkę do sosu. I już będziemy przechodzić do robienia zasmażki. Tutaj mamy jakieś około 2 łyżki margaryny. Można na margarynie, można na oleju, głębszą taką patelnię. Mam nadzieję, że dobrze będziecie to widzieli. W pierwszej kolejności rozpuszczam to masło w patelni. Tutaj będziemy podlewali płynem z naszego mięska. A potem to wszystko pójdzie do garnka i zagęści nasz sos. Mniejsza. Troszkę ogień. Na tą ilość sosu, taki nieduży garnek, to dam 2 łyżki mąki pszennej. Najpierw rozpuścimy tą naszą zasmażkę, nasze masło, przepraszam. Masło już mam prawie rozpuszczone. Łyżkę sobie odłożę. Przygotuję sobie teraz taką ręczną trzepaczkę. Będzie ona potrzebna do intensywnego mieszania. Tutaj mam mąkę pszenną i dajemy najpierw jedną łyżkę mąki i mieszamy naszą trzepaczką. I drugą łyżkę mąki. I tutaj już wszystko mąkę będziemy mieli. Jak widzicie, mąka zabrała cały płyn. I teraz pora przystąpić do podlewania po troszku naszej mąki wywarem z naszego sosu. Do tego momentu, aż nasza konsystencja do smażki będzie miała taką jak gęsta śmietana konsystencję. Można też podlewać przykładowo bulionem, jakimś wywarem mięsnym to i dolewać do sosu. Ale jak nie chcemy robić niepotrzebnie dodatkowego płynu, to najlepiej po prostu tą rzadką wodą z sosu podlewać, mieszać na średnim ogniu. Już nam się taka fajna robi konsystencja, ale jeszcze jest mało. Dlatego właśnie taka większa patelnia, żeby nam się tutaj to wszystko fajnie zmieściło. Mogli wziąć jakieś mniejszą
mniejszą patelnię, albo jak nie macie patelni takiej głębokiej, to jakiś garnek mniejszy do robienia tej zasłonki. Trzeba troszkę się pobawić, mieszać to wszystko. Nam tutaj jakieś niepotrzebne grudki nie powstawały. Już nie trzeba będzie, widać, dużo płynu dolewać. Już się fajna robi masa gęsta. Sos mięsny to można podawać z kaszami, z ryżem, z ziemniakami, już wedle własnego uznania. No troszkę czasu, powiem wam, tutaj schodzi. Zrobienie tej całej zasmażki, zabrawki do sosu. Niestety to tak jest. Później jak w razie mamy po prostu ten sos, zobaczymy, że nasza konsystencja sosu jest za gęsta, to po prostu możemy dolać wody surowej i wszystko razem zagotować, lub po prostu dolać gotowanej wody i dopasować naszą konsystencję sosu. I tutaj już właściwie by było na gotowe. Jest fajna, lejąca. Teraz jakoś muszę to przestawić, garnek, i będziemy wlewali. Zrobię jakąś ścierkę, to podniosę do góry i mam ten, to moje mięsko. Chodzę sobie gdzieś z boku, położę, tu mi spadło, ale to sobie potem posprzątam. I stale mieszając tą moją ręczną trzepaczką, wlewam tutaj do garnka tą naszą zaprawkę. Jeszcze wezmę chochelką, naleję, żeby dobrze wypłukać wszystko, co zostało na patelni, żeby to po prostu wykorzystać do końca. Troszkę mi kamera słabo obejmuje, niestety. To sobie gdzieś odstawię, potem pójdzie do umycia. I teraz to wszystko trzeba razem zagotować. I on nam się, ten sosik, zagęści i będzie miał fajną konsystencję. Każdy robi inaczej. Ja akurat robię w ten sposób. Niektórzy jeszcze dodają koncentrat pomidorowy, jak są lekko pomidorowy. Trzeba spróbować teraz, jak smak. Czy odpowiada, czy słone odpowiednie, czy pikantne. Też sobie dostosujecie do swojego indywidualnego gustu. I tutaj nic nie pozostaje innego, jak żeby to się jeszcze chwilę nasz sos pogotował. I tutaj już odwróciłam w drugą stronę. Tutaj mam w garnku już przygotowaną wodę nalaną i tutaj w misce kilogram kaszy gryczanej. Oczywiście
Woda się musi zagotować. Osolona woda z solą, będę ją soliła. I tutaj na tę gotowaną wodę wrzucam kaszę gryczaną. To już Wam całego procesu nie będę pokazywała. Pokażę Wam efekt końcowy. Sosik mi się tam podgotuje. Nastawiam wodę na kaszę. Woda się zagotuje, wrzucam kaszę, gotuję do miękkości, sadzam na sitku i będzie obiad gotowy. Przyniosłam sobie tutaj tym razem sałatka z cekinii. To tam gdzieś u mnie też była na kanale. Robiłam w tym roku sałatkę z cekinii. Tutaj syn lubi ostra papryka. Marnowana też przepis był. I mam jeszcze dodatkowo kompot ze śliwek. Nie wiem, czy był. To chyba śliwki dwuletnie. Wygotuję sobie wodę, zrobię kompocik i tak to będzie wyglądał obiad. Czyli widzimy się już później, jak pokażę Wam efekt końcowy. I już moje danie jest gotowe. Tutaj ta sałatka cekinia z papryką, gulasz, sos mięsny inaczej i moja ugotowana kasza gryczana. Wygląda to w efekcie końcowym. Tak, u mnie było mięso wieprzowe, jeszcze nie mówiłam na ten sosik, ale też możecie sobie zrobić z takiego, jakie robicie, jak mówiłam, z ziemniakami, z ryżem można podawać, z kaszą ryczaną, jęczmienną, już wasz ewidentny wybór. A ja się żegnam i zabieram się za jedzenie. Pa!